Jak dobrze wiecie, od niedawna trwają beta testy Counter-Strike'a 2. Przedstawię wam krok po kroku najlepsze ustawienie pod optymalizację CS 2, dzięki którym uzyskasz wysokie i stabilne FPS-y oraz niski input lag. Zanim przejdziemy do materiału, nie zapomnij zostawić lajka oraz suba, a jeśli masz jakieś pytania, możesz zostawić komentarz pod filmem, a ja postaram się pomóc. Na sam początek zacznę od omówienia podstawowych funkcji wideo. Ustawienie takie jak jasność czy rozdzielczość pozostaje w waszej indywidualnej kwestii. Wiadomym jest, że czym mniejszą rozdzielczość ustawisz, tym więcej FPS-ów uzyskasz. Metodę wyświetlania obrazu od razu ustawić na full screen. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać niższe opóźnienie niż w przypadku innych opcji. Następną opcją jest refresh rate, którą najlepiej ustawić na najwyższą możliwą. Pamiętaj, że jeśli posiadasz monitor, który posiada wyższe oświetlenie niż 60 Hz, będziesz potrzebować do tego odpowiedni kabel, tylko wtedy będziesz mógł ustawić wyższe oświetlenie w grze. Ostatnia funkcja dotyczy laptopów oraz handheldów. Zdecydowanie zalecam wyłączenie funkcji oszczędzania baterii, gdyż może ono prowadzić do częstych przycięć i spadków FPS-ów. Przechodząc teraz do ustawień zaawansowanych, radzę wyłączyć opcję Boost Player Contrast. Na słabszych komputerach może ona prowadzić do pogorszenia wydajności gry przy bliskim spotkaniu z wrogiem. Nie wiem, czy naprawili działanie tej funkcji, pamiętam, że w CSGO działała ona kiedyś fatalnie. Sam osobiście nie widzę zbytnio różnicy, kiedy jest ona włączona. Może z bardzo delikatnym wyjątkiem na mapie Overpass, na której mogłem zaobserwować bardzo delikatne białe kontury postaci. Jednakże w gameplayu nie robi mi to żadnej różnicy. Synchronizacja pionowa. Zalecam włączenie tej opcji, jeśli posiadasz monitor o oświetleniu 144 Hz lub wyższym. Choć ja z własnego doświadczenia zdecydowanie bardziej zamiast VSync'a polecam ograniczenie FPS-ów za pomocą zewnętrznego programu, np. Riva Tuner, który instaluje się razem z MSI Afterburner. W dalszej części filmu pokażę, jak poprawnie ograniczyć FPS-y, a na razie przejdę do pozostałych ustawień. W ustawieniach graficznych opiszę pokrótce, dlaczego zalecam ustawienie ich w taki, a nie inny sposób. Multisampling anti-aliasing bardzo wpływa na dodania podczas rozgrywki. Zadaniem tego ustawienia jest wygłodzanie krawędzi. Dla zmaksymalizowania wydajności gry, radzę ustawić tę opcję na CMAA2. Jest ona znacznie lżejsza od MSAA2, a różnica między nimi jest minimalna. Możecie ewentualnie spróbować zmienić tę wartość na MSAA4. Dzięki temu wyzbędziecie się praktycznie jakichkolwiek nierówności tekstur. Lecz na słabszych komputerach może ona trochę zmniejszyć FPS-y. Global Shadow Quality w zależności od komputera w przypadku słabszych razy ustawi się na niską lub w przypadku lepszego komputera na wysoko. Na ustawieniach poniżej wysokich niektóre cienie graczy w czasie rzeczywistym będą usunięte, co może czasami utrudniać rozgrywkę. Wszystkie ustawienia od modeli tekstu po HDR razy ustawić na niską lub je wyłączyć, ewentualnie ustawić w tryb wydajności. W przypadku Fidelity FX najlepiej jest ją wyłączyć. Chyba że posiadacie naprawdę słaby sprzęt, wtedy powinniście ustawić ją na tryb wydajności, lecz gra wtedy będzie strasznie brzydka. Nvidia Reflex na ten moment lepiej jest ją wyłączyć. Może ona obecnie powodować większe opóźnienie wejściowe. Zamiast tego w ustawieniach panelu Nvidia możesz włączyć low latency mode na ultra, która zastąpi opcję Nvidia Reflex i wpłynie ona pozytywnie na twoją rozgrywkę. Po omówieniu ustawień graficznych przyszedł czas na testy wydajności oraz drobne rady, które pomogą wam zniwelować problem z wydajnością gry. Na mojej specyfikacji, którą widzicie teraz na ekranie, w rozdzielczości Full HD na ustawieniach, które wam teraz pokazałem, osiągam średnio 223 FPS-y. Ustawiając Fidelity FX-a na niższą wartość, zyskuję około 10 FPS-ów więcej. Testy przeprowadzałem na mapie Mirage w trybie Premiere Pro. Gameplay, który widzicie, zawiera dokładnie te same ustawienia, które są omawiane przeze mnie w materiale. Nigdy nie zaobserwowałem u siebie żadnych spadków wydajności, a na każdej mapie osiągam bezproblemowo stabilne 144 FPS-y, choć gdyby nie celowo ograniczenie klatek, byłoby ich więcej. A będąc w temacie ograniczenia klatek na sekundę, o którym mówiłem wcześniej, kategorycznie odradzam na ten moment korzystanie z komendy FPS Max. Na ten moment nie potrafi ona poprawnie ograniczyć klatek, przez co FPS-y potrafią spaść, nawet jeśli posiadacie bardzo dobry komputer. Zamiast tej komendy mogę śmiało polecić użycie programu Riva Tuner. Po wcześniejszym zainstalowaniu programu MSI Afterburner, przy którym instaluje się również Riva Tuner, otwierając program z paska zadań, będzie interesować się przede wszystkim frame rate limit oraz zapisane profile znajdujące się po lewej stronie interfejsu. Domyślnie istnieje tylko jeden profil, który odpowiada za ograniczenie klatek we wszystkich grach, które włączysz. Jeżeli chcesz, możesz stworzyć własny profil dla dowolnej aplikacji, wybierając jej plik wykonywalny, jeśli znasz jej dokładną lokalizację. Po wcześniejszej analizie FPS-ów w CS-ie możesz śmiało ograniczyć klatki na sekundę za pomocą strzałek lub wpisując konkretną wartość zatwierdzając enterem. Osobiście radzę ustawić limit FPS-ów na delikatnie wyższy niż oświeżanie monitora. Dzięki temu nie zaobserwujecie spadku klatek poniżej zalecanej wartości. W tym filmie to by było na tyle. W najbliższych dniach pojawi się materiał, w którym przedstawię wam 8 rad, które naprawią wydajność Counter-Strike'a 2. Zanim jednak wyjdziesz, nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji oraz lajka. Wszystkie social media są zawarte w opisie filmu. Także ja się z wami żegnam i widzimy się już niedługo. Cześć!